Samouczek. Bogato ilustrowany. Motto na dziś. Jak ogólnie wiadomo, nasz glob ziemski zamieszkuje kilka miliardów ludzi. Ludzie ci mają wspólne cele i dążenia, lecz muszą je przecież w jakiś sposób zharmonizować i zsynchronizować. A zatem, żeby to osiągnąć, muszą się porozumiewać. I dlatego też nasz dzisiejszy samouczek postara się uwypuklić doniosłość i znaczenie mowy w życiu człowieka. Punktem wyjścia naszych rozważań powinny się stać oczywiście narządy mowy. Jako że biorą one udział w procesie wytwarzania artykułowanych dźwięków. Bez których, jak wiadomo, mowy nie ma. Jako że mowa gestów i zegarów nie zawsze może być dobrze odebrana. A poza tym jest zjawiskiem raczej wyjątkowym. Załóżmy jednak, że narządy posiadamy i przejdźmy do tematu. A więc mowa może być ojczysta i obca. Zwróćmy w tym miejscu uwagę na interesujące zjawisko. Otóż bywa, że mowa ojczysta jest dla niektórych u nas zupełnie obcą. Ale tu wkraczamy już w temat umiejętności posługiwania się mową, a jako że... temat ten nas nie interesuje, idźmy dalej. Uwaga! Komu żółty czopek? Nie, czepek. Czyli kolejna lekcja pływania dla fonamatorów. Na raz włączamy magnetofon. Na dwa dajemy nurka w nurkach. Na trzy wynurzamy się i na cztery nurkujemy z magnetofonem. Uwaga, magnetofonu nie wyłączamy, bo przestanie grać. A zatem ćwiczymy. Mowa może być charakterystyczna dla pewnej epoki, czy też środowiska. Uzależniona od sytuacji, czy też charakteru wypowiedzi. Może być mowa rodzinnych stron. Mowa chłopska. Potoczna. Codzienna. I literacka. Przypominamy. Radzimy. Rodzimy. Radzimy. Zwrot nie ma mowy nie oznacza wcale głuchoniemego. Tylko, że coś jest niemożliwe i w związku z tym nie może być brane pod uwagę. Cicho! Podajemy skrócony kalendarz na rok 1973, a więc styczeń, maj, październik i grudzień. Zteki folklorystycznej Egona Erwina Szyszkiewicza. Mam ci ja pęk fujarek za pasem. Był to odcinek pierwszy z cyklu zatytułowanego Z Paszczy Białowieskiej do Barów Tucholskich, czyli śladami Wojtka Krzywdzioka. A zatem może być mowa dziecinna i zdzieciniała, dobitna i niewyraźna, naśladowcza i polityczna. Może być mowa trawa, mowa doszepiłowa i mowa okolicznościowa, na przykład powitalna, obrończa, pogrzebowa. Aby mowa była dobra, musi być wymowa. Tak, właśnie. Wymowa może być zgodna z pisownią. Może być też wymowa czynów i faktów. Na przykład groźna wymowa. Statystyki wypadków przy pracy. Tak. Nie wspominając już o wypadkach strzelania z prasy. Z prasy hydraulicznej. No, spokój. Teraz podajemy niektóre... Podajmy niektóre ważniejsze stopy. Stop aluminiowy, stop zakaz wjazdu i stopy Szyszkiewicza po 30 cm. Każda. Aby wymowa była dobra i skuteczna, musi być obmowa. A żeby zaś była obmowa, musi się odbyć rozmowa. Dzięki której nastąpi namowa do obmowy. Rozmowa może być banalna. Oficjalna. Może być w cztery oczy. Może być przez telefon. Może być ożywiona. Swobodna. I szczera. Może być też rozmowa na tematy. Uwaga! Rozmowa niepodtrzymywana nie jest rozmową. Tylko... monologiem. Wszystkim zainteresowanym, niezmotoryzowanym podajemy hasło na najbliższy weekend. Nie podnoś kułaka na Cadillaca, ani bicza na Moskwicza. Uwaga!
naszym temacie nie uwzględniliśmy również mowy wieszcza. Albowiem mowa wieszcza prawie zawsze jest złowieszcza. Panie Marku. Tak? Wie pan co? Nie znoszę opery. Dlaczego pan nie znosi? Nic nie można zrozumieć, co śpiewają. A widzi pan jakieś środki zaradcze? No bo ja wiem. Wydaje mi się, że powinni dubbingować albo puszczać napisy. Ale może być także i odmowa. Może być odmowa stanowcza. Odmowa zeznań. I odmowa rozmowy z namową obmowy. Przepraszam, że przerwię. Jest godzina 15:10. Pora do jumy. Ani 15, ani 10, ale pora rzeczywiście najwyższa, aby zreferować Erotyk opus 23. Do kogo? Do Międzymiastowej. Ekscytuje i zachwyca, żeś ty moja rozmównica publiczna. I wreszcie nadeszła chwila, w której nie od rzeczy będzie dodać, cicha, że na zapytanie, czy po skończonym posiłku można wycierać usta w obrus, cicho ty, odpowiadamy, nie można. Dlaczego nie można? Cicha. Można, bo od tego są firany. Cicho, bo cię popchnę.